Energetyka odnawialna, w szczególności energetyka wiatrowa, spotkała się ostatnio z bardzo nieprzychylnym podejściem ze strony parlamentu i rządu, z powodów, które są dla nas zupełnie niezrozumiałe i nie zostały nigdy wytłumaczone. Rząd podjął decyzję o nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a parlament podjął decyzję o wprowadzeniu nowej ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, która to ustawa praktycznie rzecz biorąc zahamuje rozwój energetyki wiatrowej w Polsce być może na zawsze. Podstawowym problemem, jeżeli chodzi o dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, jest ustawa będąca inicjatywą poselską, która została właśnie niedawno uchwalona i czeka w tej chwili na podpis pana prezydenta, która wprowadza minimalną odległość sztywną, bezwzględną pomiędzy domami a elektrowniami wiatrowymi. Ta odległość została określona jako 10-krotność wysokości turbiny, co w warunkach nowoczesnych turbin wiatrowych oznacza odległość rzędu 1,5 do 2 km. Takich odległości bezwzględnie obowiązujących nie ma nigdzie na świecie i nie ma żadnego racjonalnego i merytorycznego uzasadnienia, żeby taka odległość miała w ogóle funkcjonować. Oddziaływania turbin wiatrowych są dobrze znane, dobrze zmierzone i zamykają się zazwyczaj w odległości pomiędzy 400 a 600 metrów od turbiny. Stąd to wprowadzenie tej sztywnej, bezwzględnej odległości uważamy za rodzaj dyskryminacji przepisu, który ma raz na zawsze zablokować rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, tej przynajmniej lądowej. Te inwestycje, które w tej chwili funkcjonują, mają szereg problemów, ale one w mniejszym stopniu wynikają z tej ustawy, a w większym stopniu z ustawy o odnawialnych źródłach energii. Gdyż ta ustawa o odnawialnych źródłach energii, która jest jeszcze w tej chwili procedowana w Senacie, nie rozwiązuje problemu nadpodaży zielonych certyfikatów, który wystąpił w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce. Poprzedni rząd obiecywał zająć się tą sprawą i do poprzedniej wersji ustawy zostały wprowadzone odpowiednie zapisy, które miały rozwiązać ten problem. Natomiast w tej wersji ustawy, która jest w tej chwili proponowana przez Senat, tych rozwiązań tam już nie ma. Wygląda na to, że inicjatorzy tej ustawy chcą się z tego wycofać. Ja chciałem powiedzieć, że w tej chwili całość energetyki odnawialnej w Polsce funkcjonuje właśnie w tym starym systemie świadectw pochodzenia, który jest w tej chwili na granicy załamania, jeżeli chodzi o ceny tych zielonych certyfikatów. One spadły z około 200 kilkudziesięciu złotych do poziomu 70 zł w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Więc dla wielu projektów będzie to oznaczać po prostu bankructwo i będziemy widzieć, jak w Polsce znika energetyka odnawialna i znika energetyka wiatrowa.